Wciągnęli go siłą do bramy, bili i dusili. Kamiennogórska policja zatrzymała już jednego ze sprawców. Drugi jest poszukiwany. Bandytom grozi do 12 lat więzienia. Do naparu doszło w kamiennej górze, 45-letni mężczyzna szedł jedną z ulic miasta, gdy nagle podbiegło do niego dwóch mężczyzn, wciągnęło go do bramy i tam brutalnie pobili go. Sprawcy dusili mężczyznę, gdy leżał na ziemi, przeszukali mu kieszeni i plecak i ukradli 720 zł. 29-latek wpadł już w ręce policji i trafił do aresztu na 3 miesiące. Poszukiwany jest drugi ze sprawców. Jak ustalili policjanci, 29-latek ma też na swoim koncie kradzież rozbójniczą w markecie Kaufland, gdzie ukradł butelkę wódki. Odpowie też za groźby karalne. Mężczyzna straszył ochroniarza sklepu, że go zabije.